Dotarliśmy do Sewilli, teraz czeka nas wieczorne zwiedzanie, a za mną trzecia największa katedra na świecie, zaraz po katedrze świętego Piotra w Watykanie i świętego Pawła w Londynie. To chyba jakieś giganci to budowali. Mam czerwony ryj nie dlatego, że piłem wódkę, tylko dlatego, że tutaj jest non-stop słońce. 300 dni w roku jest tutaj słońce, a Stasiak był na 2 tygodnie i cały czas padało. Jesteśmy w Sewilli 15 minut, a już to miasto zdobyło nasze serce. Jest zdecydowanie ładniejsze i efektowniejsze niż Malaga. Nie ma takiego przepychu bezsensownego. Ale ta katedra robi wrażenie, nie? Świetnie. A do jaskini byś nie popłynął? W pław? Mega miejsce do odwiedzenia i na pewno trzeba je dodać na mapę Europy Must Seen. Dobrze to powiedziałem, nie? A to jest swag najlepszy. Nie, naprawdę, pokochaliśmy Sewillę. A ty pokochałeś Sewillę? Tak, Sewilla skradła moje serce. Sewilla jest moim ulubionym miastem, zaraz po Radoszewicach, Radomiu, Opolu, Słupcy, Augustowie, Ełku, Łodzi, Warszawie i Szczebrzeszyna Dolnego, ale Warszawę to stamtąd usuńmy rać. Kategoria teologia. No i wyobraźcie sobie, że tutaj wychodzi sobie papież i mówi: elo mordy. Taki sobie ogród w centrum miasta. A masz takie pomarańcza w ogiewnikach? Palmy, pomarańcza, centrum miasta, prawdziwy ogródek. Najpiękniejszy park, jaki do tej pory zwiedzaliśmy i chyba w ogóle jaki w życiu widziałem. Potwierdzam. Potwierdzasz? Potwierdzam. I doskonałe miejsce na relaks od miasta, od pracy i na spacer z dziewczyną. Jak ją masz? Jednocześnie przebywając w centrum miasta. Tak, jednocześnie będąc właśnie w samym sercu miasta. A jak nie masz dziewczyny, to... Kup koszulkę. Kup koszulkę. Zapach pomarańczy, niesamowity zapach unoszący się z palem. Naprawdę świetne miejsce. Chodzicie z parku i spotyka was Plaza Espanyol. Plaza Espanyol. Dam wam się podelektować tym widokiem. A tutaj remont chyba jest jakiś. Ciekawostka historyczna numer 704. Widzimy tutaj herby poszczególnych regionów Hiszpanii, odpowiednio na całej długości plazy. Skierz. I faktycznie najlepsze jest to, że tutaj tego nikt nie pilnuje, a jest idealny porządek. Jest tak czysto. Klimatycznie, przede wszystkim klimatycznie. I wszystko dla nas, wszystko dla ateistów. Ja mam wrażenie, że to miasto jest dopracowane tak pod każdym szczegółem, dopięte na ostatni guzik. Wiem, jak się czułem w Maladze, w centrum Malagi, wczoraj. Tak jak we Władku przy Solarze. Kojarzysz ten nastrój? No. Taki stresik, że może być zaraz Trorof Pierdolos, Solaros. I jedziesz, kurde, i wyjeżdżasz. Malaga ma taki stan podnapięciowy wprowadza, a w Sewilli... Czujesz relaks. Ale fajne jest to, że tą Sewillę można teraz odbierać na 3 sposoby, bo odbierasz, wiesz, wzrokowo, słuchowo, jeszcze możesz, wiesz, taki piękny zapach sobie tutaj uskutecznić. I nie jest to Szczoszek Pana Żula. Rewelacyjne miasto. Chyba nie można było sobie wymarzyć lepszego zakończenia tego tripu, przynajmniej na obecną chwilę. Pijemy kawę w centrum Sewilli. I piwko. I wyruszamy teraz do Coimbry z małym time attack. Michał, jak chcesz zobaczyć stadion, to musisz to wyzerować. Jak nie zerujesz, nie jedziemy na stadion. No i można się nie popisywać? A
za butelkę wina w takiej restauracji czy pijalce trzeba zapłacić 12 euro. No żyć nie umierać. Można wypić wino i iść sobie tam, do parku. Właśnie obejrzeliśmy stadion Sevilla. Jak na drużynę, która ostatnio trzykrotnie zdominowała rozgrywki Ligi Europy, bardzo słabo. A teraz atakujemy, jest w pół do pierwszej i wracamy do Coimbry. No i jeszcze 492 km. Mamy jeszcze 492 km do Coimbry. Myślę, że zrobimy to spokojnie w 6 godzin nocą. Ale mamy jedną godzinę do przodu, bo zmienia się czas na naszą korzyść po przejechaniu granicy z Portugalią. I żegnamy Sevillę, która wywarła na nas niesamowite wrażenie. Zapamiętamy to miasto do końca życia i na pewno tutaj wrócimy już w innych okolicznościach. Jesteśmy już w Portugalii. Godzina 1:23. Sprawnie nam to poszło. Musimy dotankować. Pizga! Mam nadzieję, że ta stacja jest czynna, bo jak nie, to do niej nie dojedziemy. Otwórz w lew. Otwórz w lew, otwórz w lew. Co, kurwa? Nie! No lej. Pizza będę low. Obrigado. Cześć, bo mi się litry z euro nie pomyliły. Obrigado. Już teraz będziemy mieli GPS, nawigację. Nie mogło się odbyć bez problemów. Jesteśmy w miejscowości Évora. I studenci zrobili sobie imprezę na autostradzie. Jest zamknięta droga. I musimy znaleźć jakiś objazd. O, zajebiście, dzięki. Myślałem, że zgasiłeś na chwilę, żeby mnie było lepiej słychać. Dobra, Lotus Évora. Let's go, panie Marcin! Michał, obwiniam ciebie za te juvenalia. Czemu oni sobie robią juvenalia? Proszę o opinię, czemu studenci w Portugalii robią sobie juvenalia w poniedziałek o godzinie 3 na autostradzie? Bo we wtorek nie ma zajęć. Ani w środę, czwartek i piątek, przynajmniej ja tak mam. No bo mogą, no co? Ty byś nie zrobił sobie juvenaliów teraz? Na autostradzie? No ja ci... nie jest to wymarzone miejsce, ale z drugiej strony na Lumumbowie też nie jest cudnie, no. Ja ci jutro zrobię juvenalię. Dobranoc. Ostatni dzień naszego urlopu. Idziemy trochę zażyć świeżego powietrza w Coimbrze i haratnąć w koszykówkę. Hola! Poros! Hola chicos! Hola chicos!